Moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy na scenie głównej. W zasadzie za moimi plecami jest scena główna, na której mamy różnego rodzaju konkursy, wydarzenia, eventy, również oczywiście rzucanie ze scen różnych gadżetów, słuchawek i nie tylko. A co jakiś czas regularnie mamy również tutaj eventy organizowane przez różnych wystawców. Między innymi dzisiaj o godzinie 14 będzie również prezentacja najnowszej gry Techland. Po mojej prawej stronie jest stoisko Siciliesa. Mamy tam komputery MSI, możemy pograć w dwie rewelacyjne gry. Nowości. Pierwsza to jest gra World Thunder. Jest to gra sieciowa, w którą każdy może pograć za darmo. No i przede wszystkim jest to symulator lotu. Możemy wyżyć się w niesamowitych maszynach II wojny światowej. No i moi drodzy, drugi tytuł, którego jeszcze nie ma w sprzedaży, będzie dopiero w roku 2014. Jest to Dying Light. Czyli gra troszkę przypominająca Dead Island Riptide, w której będziemy sterować bohaterem umieszczonym w postapokaliptycznym świecie, walczącym z zombie. Warto zagrać, naprawdę, polecam. Słuchajcie, w tym momencie znajdujemy się w kolejnej hali. Tutaj mamy przede wszystkim dużo stanowisk muzycznych, bo jest m.in. Eddie Fear, jest Icy Box, bardzo fajne sławki swoją drogą. I tutaj, moi drodzy, również znajdziecie dwa bardzo ciekawe stanowiska związane z grami, czyli przede wszystkim stanowisko retro gier. Możecie zobaczyć stare konsole, stare gry, takie jak chociażby legendarny Mario, ale i oczywiście nie tylko, mamy również zjazd twórców gier niezależnych. I żeby było śmieszniej, również w tej hali znajduje się najbardziej oblegane stanowisko PGA, czyli KFC. Witam Was, moi drodzy, słuchajcie, teraz jesteśmy z Bartkiem, przedstawiciel firmy EDPR, jak znacie, doskonały sprzęt grający. Witam serdecznie. I przede wszystkim tak, od razu krótkie pytanie z góry. Jakie nowości sprzętowe możemy oczekiwać? Czym nas zaskoczy EDPR? W 2014 roku najnowszy głośniki 2.0 Luna Eclipse oraz zestaw 5.1 540 W mocy z największym subwooferem 30-kilowym. A podobno właśnie ten będzie się dużym zainteresowaniem cieszył, a coś wiadomo może na temat jego ceny? Cena będzie wahała się w okolicach 1900-2000 zł. No czyli myślę, że sami przyzwoicie za taki zestaw.
myślę, że jest to bardzo atrakcyjna cena, jak za 540 W w takim zestawie. Okej, okay, Bartek, ja zapytam się od razu o to cudo tutaj, co na dole przygotowałeś. Są to nasze najnowsze głośniki firmy IUI, które są całkowicie na Bluetooth i imitują różne marki samochodów. To jest akurat lusterko od Mini. Niektórzy mają pomalowane Mini w brytyjską flagę, także taki głośniczek będzie im na pewno pasował do zestawu. Z tej strony mamy lusterko, na pewno przyda się dla pań, jeżeli postawią sobie na przykład w kuchni taki głośniczek bądź w łazience. Podobno jako jedyni dostaliście właśnie licencję na wykonanie tego typu urządzenia od Mini, od BMW właściwie. Tak, jesteśmy licencjonowanym partnerem Mini oraz Forda na chwilę obecną. W przyszłości ilość marek, których licencję będziemy posiadać, na pewno ulegnie zwiększeniu. A powiedz mi, jaka jest moc tego cuda? To jest oczywiście głośnik Bluetooth, także... Moc jest niewielka, około 4 do 8 W. Napędzany jest sieci, czy bateria też jest? Jest bateria, jest całkowicie bezprzewodowa. Ile godzin? Około 5-6, tyle zapewnia producent. Nie testowaliśmy tego jeszcze, nie wiemy, czy jest to prawda. No tak, bo absolutna nowość, jakby nie patrzeć. A mamy jeszcze tutaj jedno bardzo ciekawe urządzenie IUI. Też bardzo niewielki głośniczek Bluetooth, pokażemy go Wam za chwilę troszeczkę bliżej. My mieliśmy wczoraj okazję na dniu tym dla VIP-ów trochę go posłuchać i muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie, zwłaszcza jak mamy coś basowego, bo on aż normalnie podskakuje przy maksymalnej mocy. Tak, no są to nowości i rzeczywiście zaskakują nas za każdym razem, kiedy je testujemy, zarówno zaskakują klientów. Też nikt się nie spodziewa, że z tak małych głośników można uzyskać taki dźwięk. A powiedz mi tak zupełnie z innej beczki, a co się stało, że w ogóle Lipier, który w zasadzie no, jest sprzętem typowo sprzętu grającego, pojawił się na targach dla graczy? No oczywiście poza tym, że macie też głośniki komputerowe, tak? Głośniki produkujemy komputerowe, a generalnie gracze posiadają komputery i to jest nasz target docelowy. Chcemy pokazać dużemu gronu odbiorców nasze produkty, żeby była większa świadomość klientów końcowych po prostu, że ta marka istnieje i jakie produkty posiada. Dokładnie, a jak wiadomo, dźwięk w grach jest niezastąpiony, dlatego dobre głośniki, dobre słuchawki to jest podstawa. Ja Ci dziękuję za wywiad i do zobaczenia na pewno też w testach naszych produktów. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję. Słuchajcie, teraz znajdujemy się w pawilonie 7A, najbardziej oblegany pawilon. Tutaj mamy też chyba najwięcej stoisk, jak się nie mylę. I też znanych za moimi plecami m.in. Hama, po mojej prawej tam schowane za tym billboardem stoisko Tesoro. Nie tylko tutaj, również główna arena rozgrywek League of Legends. Tutaj mamy w zasadzie najwięcej turniej i różnych potyczek turniejowych organizowanych przez poszczególnych wystawców. I tu jest też najgłośniej. Zresztą będziecie widzieli sami.